Nieprawdopodobny przebieg miały pierwszoligowe derby Śląska, bardzo biednych z biednymi. GKS-u Katowice, koszulki żółto-czarne z Polonią Bytom. Dwukrotnie Bytomianie, którzy jeszcze w tym sezonie nie wygrali, obejmowali prowadzenie po uderzeniach Dawida Cempy i Krzysztofa Michalaka. Temu ostatniemu bardzo pomógł bramkarz Gieksy Witold Sabela. Dwukrotnie do remisu doprowadzał Przemysław Pitre, obsługiwany dokładnymi podaniami przez kolejno Rafała Kujawę i Grzegorza Fonfarę. Drugi z wymienionych mógł się również wpisać na listę strzelców, lecz przestrzelił, czego Pitre nie omieszkał mu wypomnieć, ale o tym za chwilę. Tak wyglądała najbardziej kontrowersyjna sytuacja w tym meczu. W polu karnym zdaniem sędziego Przemysław Szkatuła fauluje Grzegorza Goncerza. Jedenastkę na bramkę zamienił Pitre. To była 80. minuta meczu. 6 minut później wynik ustala Pitre. Ponownie podchodzi do karnego podyktowanego za faul, tym razem bezdyskusyjne, Piotra Kulpaki na Denisie Rakelsie. Redaktorzy mówią, że nie gramy źle, że z każdego meczu jest coraz lepiej i to jest prawda. No dzisiaj też uważam, że w pierwszej połowie byliśmy lepszą drużyną. Mówię, udało się wyjść na 2-1, jednak zabrakło w końcówce troszeczkę charakteru i umiejętności, żeby wygrać ten mecz. Gramy dla siebie, walczymy za siebie, za drużynę, za klub. I dzisiaj było naprawdę nietypowe spotkanie do odbicia się. No, cieszymy się z tego, że podołaliśmy temu wyzwaniu i na pewno nie składamy broni, jak niektórzy myślą tutaj już. To jest właśnie taki mecz, który pokazuje, że GKS to jest drużyna walcząca. Dwa razy przegrywaliście, dwa razy dochodziliście, jeszcze używając takiego może niezbyt kulturalnego języka, potrafiliście dobić rywala. No jeszcze szkoda jednej niewykorzystanej sytuacji, ale to Grzesiowi się dostanie po uszach za to, ale na pewno cieszy, bo ta skuteczność gdzieś tam w wcześniejszych meczach nas zawodziła. Tutaj w tych momentach krytycznych potrafiliśmy się podnieść i potrafiliśmy wywalczyć i karny i dojść do sytuacji strzeleckich, także to na pewno jest budujące. Przemek, 4 bramki w jednym meczu. Kiedy ostatni raz strzeliłeś? No, z parę lat temu, jeszcze w Barwach Zagłębia, także no cieszę, ale fajnie było przełożyć te bramki na inne mecze i wygrywać po 1-0, ale 4 mecze, a nie 1 mecz 4-0, ale na pewno mnie to bardzo, bardzo cieszy, bo gdzieś ta skuteczność jest i muszę ją podtrzymać. Choć do 77 minuty nic na to nie wskazywało, bo gospodarze przegrywali 1-2, przypomnijmy, ostatecznie GKS Katowice wygrał w pierwszoligowych derby Śląska z Polonią Bytom 4-2.